Hello. Jaka fryzura out of bed. Dokładnie. Taka się po prostu obudziłam. Ale tego odcinka mi zazdroszczę. Ja tak lubię Azję. Zobacz, co tam jest napisane. Wtedy zaczęliśmy coś domyślać się, że wtedy mówię, o nie. Dobrze, że to karaoke, a nie ping-pong show. No. Już nie wiem, chyba nie, czy bym nie wolała ping-pong show. Chyba nie, ja byłam, więc wiesz. 7 razy byłam w Tajlandii i nigdy nie poszłam w takie miejsce. No to ja tak samo. Koniecznie, no. Nie, absolutnie nie. To tak, to nie, to nie są rzeczy, nie, które chcesz nie widzieć. Nie chcesz wiedzieć, że takie rzeczy istnieją. Minę masz taką? Nie tango. A my już weszliśmy w środek tej imprezy, oni byli już tam, wiesz... Po piwku. Tak, raczej dwóch. Ja dlatego szybko ich nadgoniłem. Tak, Radzie już tak zaczął pić po prostu. Dawaj, jedno, drugie, trzecie. Od razu zrozumiałeś tajski. A jaka mina? Jaka mina w ogóle? No bo ona jeszcze nie wie, nie wie, co się wydarzy. A już wiem, że produkcja jest chora na głowę, więc już wiem, w którą stronę to idzie. A tutaj już cztery piwka. Dogoniłem ich. Pysio, jeszcze nie. Jeżeli ktoś mi powie, że mój challenge będzie polegał na karaoke, to wychodzę stąd. To jest tak mniej więcej, jakbyś niewidomemu kazała wskazywać drogę. Kochanie, no ale na razie nam nie każe śpiewać. Pijemy ale kochanie... Żyjemy. Winko w Azji? Już było, tak. Tam w bakecikach przecież się pije wszystko. Coś ostatecznie sprawiło, że wydarzył się cud. Niewidomy wskazał drogę. Proszę, ja nie zaśpiewam, ja nie zrobię. I proszę. No to Boże. Jak to się zmienia, nie? Człowiek pod wpływem. To jak widać. Bardzo. It is kind of small event. Maybe around 50 or 100 people. Oni mówią, że ten koncert, że nas zabiorą, tak, to będzie od 50 do 100 osób. To jest ich koncert? Tak, tak, garażowe, tak, 70 tysięcy. Tam jest, to jest nasz opener.